Kwiaty, które aktor otrzymuje po ukończonym spektaklu, już w ukłonach, nie może absolutnie nikomu tych kwiatów przekazać, bo może się okazać, że już nigdy w życiu nie dostanie żadnego, że tak powiem, kwiecistego daru od, od wielbiciela, od wielbicielki. Ym, anegdota z tym związana, taka, która troszkę mi się jednak kojarzy, to jest podczas spektaklu, o, wiele lat temu granego Dostojewskiego, Białe Noce. Na scenie tylko dwoje aktorów. Oczywiście po zagranym spektaklu widzę, idzie z pięknym, takim ogromnym, ogromnym bukietem białych róż. Wchodzi pani, nasza bileterka, na scenę i pędzi, oczywiście, do tej dziewczyny, wręcza ten piękny bukiet. No, Ukoniliśmy się, poszliśmy do garderoby. Już zacząłem się rozcharakteryzowywać, i nagle słyszę: Ojej, o matko, co się dzieje? Ojej, ku Panie Dawidzie! No to ja szybciutko ubrałem się, wyskakuję z tej garderoby. No, my co się stało, Pani Aniu, co się stało? Ojej, ja się pomyliłam, bo te kwiaty to były dla Pana. I co my teraz zrobimy? A ja mówię: No, jak to co teraz zrobimy? Jak to co teraz zrobimy? Ja mówię: Nic nie zrobimy. Ona mówiła, ale te kwiaty były dla Pana. Ja bym, no ale to widząc radość tej, 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 tej dziewczyny, z którą grałem w spektaklu, która otrzymała ten piękny bukiet, no przecież nie mógłbym tam wejść i po prostu jej tego, tego bukietu odebrać. Ale okazało się, że gramy jeszcze następnego dnia, graliśmy spektakl, ona była spoza Kielc, więc w ogóle tego bukietu nie chciała, nie chciała ze sobą zabierać, no bo bała się, że, że on nie przetrwa, więc... Został ten bukiet w garderobie i dzieliliśmy się w ten sposób jego widokiem. No i oczywiście nie spełniło się, bo, bo jestem przekonany, że ona dostaje bez przerwy bukiety kwiatów, a ja też czasem dostanę jakieś, jakieś kwiaty. Ponoć była taka anegdota też, że jakaś aktorka zawsze dla siebie zamawiała kwiaty i prosiła bileterów, żeby jej wnosili. Było to bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, więc czasem tak się wygłupiamy po prostu, że, że sami sobie te kwiaty kupujemy. Przesąd, że nie wolno przyszywać czegoś na aktorze, jeżeli jest już w kostiumie. Na przykład, kiedy, nie wiem, pękną spodnie albo odpadnie guzik, bo wtedy aktor zapomni tekstu. Ale można to zrobić w momencie, kiedy aktor trzyma nitkę w zębach. No więc, hmm. zazwyczaj jest tak, że kostiumy są już w ostatnim etapie prób, czyli tuż przed premierą, i jasne. Zdarzają się takie, takie rzeczy, ale wtedy mam poczucie, że aktor już nie myśli o tym, e, że nie wiem odleciał mu guzik czy pękły mu spodnie, tylko już jest w takim wirze pracy. Skupia się na postaci, na roli, którą ma do, do zagrania, ale e, na szczęście w pogotowiu są nasze wspaniałe panie garderobiane, które zawsze o tym pamiętają i są w stanie dopilnować najmniejszego szczegółu w naszym kostiumie. I zazwyczaj to one pamiętają o tym przesądzie i jak mają coś szybko na aktorze przyszyć, to one wkładają nitkę w zęby aktorom, żeby w razie czego nie zapeszyć i żeby nie było na nie, że aktor za, zapomni tekstu. No a jak zapomni, no to wtedy one są spokojne, że to na pewno nie, nie przez to, że mm, przyszyły bez nitki w zębach. tak. Wydaje mi się, że w ogóle przesądy teatralne biorą się z praktyki teatralnej i z doświadczenia. Wszystko ma jakieś praktyczne przełożenie i o tym praktycznym przełożeniu przesądów chciałbym właśnie powiedzieć. I jednym z tych przesądów jest to, że jeżeli dobrze się zagra próbę generalną, to potem premiera idzie średnio. Z moich obserwacji blisko już dziesięcioletnich w teatrze wynika, że pierwsza próba generalna, bo są trzy próby generalne i premiera. Pierwsza próba generalna zwykle odbywa się około środy i to jest taka próba, która zbiera całość materiał. Pierwszy raz, że tak powiem, puszczamy spektakl w całości, żeby reżyser sobie mógł zobaczyć, gdzie są rytmy, gdzie się coś zgadza, gdzie się coś nie zgadza, gdzie coś skrócić, gdzie coś powiększyć, i tak dalej, żeby to pierwszy raz po prostu poszło. Więc ta pierwsza próba generalna jest po to. I z tą wiedzą druga próba generalna zwykle w większości idzie po prostu super. Co wiąże się z tym, że jest taki przesąd, że jak trzecia generalna pójdzie źle, to premiera idzie dobrze. Więc aktorzy podświadomie odpuszczają sobie trochę tę próbę generalną, trzecią, która jest zwykle dzień przed premierą, żeby sobie po prostu troszkę odpocząć już i sobie pozbierać w głowie bardziej cały ten materiał. W związku z tym ta trzecia próba generalna zwykle idzie gorzej niż na przykład ta druga, kiedy z całą wiedzą, że tak powiem, reżyserskich uwag na 100% dajemy poweru. No i wtedy zostawiamy sobie tę energię, ten największy power na premierę, która zwykle jest po prostu wariatstwem i szaleństwem. I potem jest bankiet. W związku z tym pierwszy spektakl po premierze jest odrobinę mniej energetyczny, zwykle. Co oczywiście też wiąże się z tym, że już pewne napięcie premierowe spada, plus ta syndrom dnia poprzedniego czasami daje o sobie znać. Proszę się nie przejmować, że na takiej wygodnej kanapie leżę. Jak sami Państwo widzicie, no nie jest to kanapa, ale wiąże się to z przesądem, o którym chciałem opowiedzieć. Mianowicie na scenę w żaden sposób, absolutnie nigdy nie wolno wnosić trumny. Bo może się to wiązać ze zmianą dyrektora, albo ze śmiercią któregoś z członków zespołu. No i oczywiście anegdota związana z tym przesądem, w pewien sposób łączy się ze spektaklem, który graliśmy tutaj w teatrze. Przygotowywaliśmy się do spektaklu Hano Halewina Wszyscy chcą żyć. Spektakl o śmierci, o przemijaniu. Tam główny bohater, po głównego bohatera przychodzi śmierć, więc na wspaniały pomysł wpadła dziewczyna z działu promocji, która wymyśliła, żeby świetnie rozreklamować ten nasz spektakl, to zrobimy konkurs, w którym należy napisać dlaczego warto żyć, ale uwaga do wygrania jest trumna. Proszę państwa, co się działo? Po prostu tłumy zaczęły się zgłaszać do tego konkursu. Ludzie zaczęli pisać wiersze, zaczęli pisać opowiadania. Yy, więc tylu chętnych było, że okazało się, że jedna trumna to jest mało, więc OK, damy jeszcze jedną trumnę. Na trzy tygodnie przed rozwiązaniem tego konkursu dwie trumny dumnie stały na fułaję naszego teatru i czekały na wyłonienie zwycięzcy. Przyszedł, zbliżył się dzień, ale jeszcze jedno muszę powiedzieć, że takiej promocji, jaka była, po prostu o tym spektaklu wiedzieli wszędzie. Podawały wszystkie gazety, podawały wszystkie radia, podawały wszystkie telewizje, nawet w Teleekspresie na migaweczce mówili, że w Teatrze Stefana Żeromskiego dwie trumny stoją. O spektaklu, oczywiście, przy okazji też mówili. Dobra, wracam do tego. Przyszedł dzień rozwiązania konkursu. No, pięknie, zagraliśmy spektakl. Po spektaklu cały zespół uczestniczył w tym, w tym, w tym niezwykłym wydarzeniu. Odczytaliśmy tylko te niektóre prace, które zostały do nas nadesłane, te, te, te które już żeśmy wyróżnili. Wy, wygrało dwóch panów. Okazało się, że to byli dwaj panowie z Krakowa. Panowie przyszli dumnie na scenę. No i co, Och, jak wspaniale, jeden w ogóle okazał się takim, miał taką. Taki, miał takie hobby, że się w ogóle fotografował w, w trumnach, no, więc był bardzo zadowolony. No dobra, to kiedy możemy zabrać trumny? No, nawet nie. dzisiaj możecie zabrać trumny, no, ale jak dzisiaj, to co? Przecież my przyjechaliśmy pociągiem, to co mamy? Te skorupy, jak te żuwie do pociągu, no to chyba jakoś nie. Ten, no oczywiście teatr stanął na wysokości zadania, e, trumny zostały przewiezione do panów, ale ponieważ chętnych było tak wielu, to panowie wpadli na taki pomysł, że wystawią jeszcze raz te trumny na Puayę i osoby chętne, które też brały udział w konkursie, a nie zostały nagrodzone, mogą się po prostu sfotografować w tych trumnach. No, ogonek ustawił się ogromny, ludzie się fotografowali. Co? No na szczęście nikt z zespołu nie umarł, a, a, a dyrektora mamy ciągle takiego samego. Mam ciekawą anegdotkę na ten temat. Trumna na scenie zwiastuje coś złego. Mówi się, że aktor może umrzeć albo dyrektor się zmieni. Dla mnie jednak ten przesąd jest nieco bardziej pozytywny, ponieważ moja, można powiedzieć, kariera zaczęła się od spektaklu z trumną której głównym elementem scenografii była, była trumna. Oczywiście wszyscy mnie straszyli tym, że mm, nie powinnaś tego robić, bo no, to zwiastuje coś złego. No jednak w moim przypadku było inaczej. Udało się. Był to mój debiut teatralny. Wychodziłam z trumny, leżałam w niej no i pracuję do dnia dzisiejszego, więc mam nadzieję, że to była jednak dobra wróżba. Kolejnym takim przesądem jest to, że nie wchodzimy na scenę. Lewą nogą. I tutaj również w szkole teatralnej z kolei moją mistrzynią opiekunką roku była profesor Anna Polony. Wybitna polska aktorka i wspaniały pedagog. Uczyła nas wiersza klasycznego i scen klasycznych. I pewnego, pewnego razu, dawno, dawno temu. Brałem udział w tejże scenie, przedmiotu sceny klasyczne. No i miałem wyjść z kulisy na scenę. I usłyszałem tylko źle, bo pani profesor Polony miała ekspresję i ma, jako pedagog oczywiście, no to ja wracam z powrotem w tę kulisę, a przecież ja tylko wyszedłem z kulisy. Więc nie bardzo wiedziałem, co mogłem już zrobić zle, źle, zanim się odezwałem. Wyszedłem po raz drugi, w tym momencie poleciał na mnie parasol, bo pani profesor uwielbia w chwilach wzburzenia rzucać w studentów różnymi przedmiotami, które napatoczą się pod jej ręce. I wtedy mi wytłumaczyła, na czym polega, że ja wchodzę lewą nogą na scenę. A przecież nie wchodzi się lewą nogą na scenę, tylko prawą. I ma to również związek praktyczny. I teraz ja postaram się Państwu pokazać, jak to jest wchodzić w ten kadr prawą i lewą nogą. Tak więc, jeżeli wchodzę na scenę, tudzież w kadr prawą nogą, moja sylwetka jest otwarta. Jestem od razu gotowy do działania, prawda? Proszę bardzo. I już jestem na scenie, wchodzę, mogę działać. A co się dzieje, kiedy wchodzę lewą nogą na scenę? Moja, moja pozycja jest zamknięta. No, no, no jestem gdzieś w tył, a powinienem być przecież w przód. Więc teraz zaprezentuję, jak to jest, jest wejść tą, tą lewą, tak? No po prostu nie nie nie, 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 nie uda się to wtedy. Dziękuję.